dziecka wiedziałem, że zostanę piłkarzem, bo całe swoje życie poświęciłem piłce i tak naprawdę ta piłka była ze mną od małego, od kiedy pamiętam, bo tego najmłodszego takiego dzieciństwa to człowiek nie pamięta, natomiast od kiedy ja pamiętam, to wszystkie urodziny, wszystkie święta, to każdy prezent to była piłka, strój piłkarski czy buty i schowany pod kołdrę to były jeszcze troszkę inne czasy niż teraz. Kiedyś miał jedną piłkę przez cały rogi i maksymalnie dwa stroje, więc o to się troszkę inaczej dbało i inaczej szanowało. Natomiast kiedyś pamiętam takie w siódmej klasie podstawówki bodajże mieliśmy taki test, gdzie pani wychowawczyni sprawdzała kto kim chce zostać i ja wszędzie mówiłem, że będę piłkarzem i byłem o tym święcie przekonany, zawsze rodzicom też o tym mówiłem i fajnie, że się udało, bo tak jak mówię, nie wyobrażam sobie w życiu robić nic innego. No to się zmieniało, bo gdzieś razem z tą historią ja szedłem też do przodu. Był moim idolem i David Beckham, i Zinedine Zidane, i Diego Maradona, pod jego gwiazdy gdzieś tam się wywodzę. Każdy się kiedyś śmiał, że tego samego dnia mamy urodziny, więc spod jego gwiazdy się wywodzę. Natomiast wielu tych idoli było, takiego jednego wiodącego chyba myślę, że gdzieś tam w moim życiu nie było, bo ja zawsze starałem się gdzieś tam swoją drogą i jak to wiele osób mi podpowiadało i mówiło, że jestem troszkę specyficznym człowiekiem, który ma swoje zasady i zawsze robi to, co chce. Teraz mając tyle lat, co mam, to ten moment dzieciństwa, bo tam była ta piłka taka najmniej skażona. Teraz wiadomo, że w tym wszystkim to chodzi o to, że jest to zbyt profesjonalne w porównaniu z tamtymi czasami. Tam była tylko i wyłącznie zabawa, przygoda i w piłkę się grało cały czas. Teraz jest tak, że tej piłce się poświęca cały dzień, można powiedzieć, bo trzeba się przygotować do treningu, odpocząć po treningu, dobrze zjeść i tak dalej. Natomiast wtedy było to życie takie beztroskie, a z piłki zawodowej jest wiele takich momentów. Jestem w reprezentacji Polski, to wielka duma dla mnie i myślę, że dla mojej rodziny, dla mojego ojca to takie miłe wspomnienie. Awans do Ekstraklasy z Górnikiem Łęczna, mecz na taki najbliższy wyjazd za granicę, mecz na Anfield. Jest wiele chwil, które wspominam pozytywnie i chyba wszystkie, bo tak naprawdę nawet te trudne momenty, które były w piłce i które się też odbijały na życiu prywatnym, to one uczą pokory, bo piłka naprawdę uczy pokory. Myślę, że jeszcze jest wiele przede mną, ale no tak jak powiedziałem przed chwilą, no występ w reprezentacji Polski, mimo że to była taka reprezentacja złożona z ligowców i gdzieś tam ja byłem jako ten rezerwowy dowołany. Dla mnie to największy sukces w mojej karierze i największa duma zagrać z Orłem na piersi. Piłkarz to jest rola wymagająca poświęceń i jestem zawodnikiem najstarszym w szatni poza matką i gdzieś tam zespół wybrał mnie kapitanem. Jestem z tego dumny, bo fajnie grać z opaską na ręce i czuję się tą odpowiedzialność i biorę odpowiedzialność za tą drużynę, za ten zespół. Natomiast ja nie dzielę zespołu na ludzi ważnych i ważniejszych. Wszyscy jesteśmy równi i każdy z nas ma takie same prawa i dopóki ja jestem przynajmniej w tej szatni, to chciałbym, żeby tak było, że każdy z nas jest równy. Czy masz 19 lat, czy masz 40, nie ma to znaczenia. Każdy z nas wchodząc do tej szatni musi być równo traktowany. Tego wolnego czasu nie jest za dużo, bo mając dwójkę dzieci, to mało jest tego wolnego czasu takiego typowego dla mnie, bo wracając z treningu trzeba odebrać jedno dziecko ze szkoły, drugie z przedszkola, pomóc odrobić zadanie domowe, starszy syn gra w piłkę, trzeba zawieźć na trening. Od jakiegoś czasu się zacząłem angażować w to, żeby w tych treningach tej akademii troszeczkę uczestniczyć i zacząć dotykać tej strony trenerskiej, tak jakby. Bo nie ukrywam, że mam świadomość tego, że kiedyś przestanę kopać piłkę i będzie trzeba coś robić, a chciałbym przy tej piłce pozostać. Więc tak jak mówię, tego czasu wolnego za dużo nie ma, natomiast kiedy już mam ten czas tylko i wyłącznie dla siebie, to ja bardzo lubię czytać. I mam takie etapy w swoim życiu, że albo pochłania mnie kino, albo książki. I to jest taki największy relaks dla mnie. Teraz na obecną chwilę każdej można powiedzieć. Bardzo lubiłem kiedyś hip-hop taki polski, ale taką klasykę polskiego hip-hopu, natomiast teraz bardziej muzykę radiową, bo jak są dzieci, no to będąc w ich towarzystwie ciężko o ten hip-hop klasyczny, bo za dużo niecenzuralnych słów.
Nie mam Facebooka, nie mam Twittera, nie mam Instagrama, zupełnie jestem od tego odcięty, bo uważam, że szkoda życia na takie coś. Kawa zdecydowanie. Dlaczego? Herbaty nie piję. No, na pewno trening to jest coś, co to zawsze jest świętością dla mnie i każdy dzień, w którym ja mogę uczestniczyć, trenując czy grając w mecz, to jest dla mnie święto. Natomiast dzień jak każdy inny. Przyjadę do domu, pewnie będzie jakiś mały torcik, zaśpiewane życzenia przez żonę i dzieci i tyle, i dzień jak każdy inny.